Dlaczego reactowe hooki trzeba wywoływać zawsze w komponentach albo innych hookach, ale nie można ich wywołać w ifach ani pętlach? Ciężkie pytania, co? Jednym z największych problemów Reacta jest to, że na początku wygląda na bardzo proste narzędzie. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że pod jego maską czeka na Was naprawdę bardzo dużo pułapek. Weźmy taki Use State. Jeśli znasz Reacta chociaż trochę, to useState zapewne nie jest Ci obcy. Robiąc pierwszy Reaktowy tutorial albo czytając Reaktową dokumentację dowiadujesz się, że useState to prawdziwy fundament w pracy z Reactem. W prostych przypadkach sprawdza się świetnie i nie masz z nim żadnego problemu, ale co kiedy zaczniesz zarządzać bardziej skomplikowanym stanem i tworzyć kompleksowe komponenty? Wtedy zrozumienie use state naprawdę się przydaje. Dlatego w tym odcinku zaglądniemy pod maskę Reacta i spróbujemy wyjaśnić jak naprawdę działa use state tak, żeby jego używanie w przyszłości nie przysparzało Wam żadnych problemów. Pokażemy Wam fragment naszego kursu Zrozumieć React. Oczywiście w samym kursie krok po kroku wprowadzamy use state od podstaw, od zera, ale wiemy, że sporo osób, które ogląda ten kanał miało już styczność i z Reactem i z UseState. Dlatego w tym odcinku pokażemy Wam właśnie tę konkretną lekcję, w której zagłębiamy się w działanie use state i tłumaczymy, te najważniejsze mechaniki jego działania. W kursie i kolejnych lekcjach później tłumaczymy też inne mechaniki związane ze stanem, takie jak batch update, jak aktualizowanie stanu na bazie poprzedniego stanu i wiele, wiele innych. Więc jeśli ten odcinek przypadnie Wam do gustu, jeśli podoba się Wam sposób, w jaki tłumaczymy te zagadnienia związane z Reactem to zapraszamy na Zrozumieć Możecie się tam zapoznać z całą agendą kursu i zobaczycie, że Zrozumieć React to opcja świetna nie tylko dla osób, które chcą nauczyć się Reacta od zera, ale również dla osób, które Reacta już znają, ale chcą pogłębić swoją wiedzę, poznać nowe podejścia, zaznajomić się ze świeżymi. Mechanikami i narzędziami używanymi w ekosystemie Reacta. Jeśli zdecydujecie się na kupno, to nie czekajcie, bo kurs jest w sprzedaży tylko do środy do godziny 22:00. To już koniec tej reklamy. Pogadajmy teraz o useState. Use state to bezapelacyjnie najważniejsza reaktowa mechanika. Niestety, jest jednocześnie jednym z najtrudniejszych do zrozumienia konceptów podczas nauki Reacta. Jeśli poprzednia lekcja była dla ciebie nieco skomplikowana, to bez obaw. W tej lekcji pochylimy się bardziej nad useState. Będzie to lekcja teoretyczna. Nie będziemy co prawda szperać w kodzie źródłowym Reacta, bo to byłoby przegięcie. Zamiast tego wyjaśnię, jak w uproszczeniu działa useState, tak żebyśmy w następnych lekcjach mogli z niego świadomie korzystać. Pomimo tego, że przejdziemy przez zagadnienia bardzo dokładnie, to i tak może się zdarzyć, że useState ciągle będzie wydawał się nieintuicyjny. Bez obaw, to jest normalne. Wielu ludzi programuje w Reactie już od lat i ciągle ma problemy ze zrozumieniem jego działania. Dlatego nie staraj się zapamiętać tej teoretycznej lekcji na pamięć. Jeśli nie wszystko będzie jasne, to wróć do niej za jakiś czas. Zobaczysz, że z kolejnymi lekcjami informacje nabiorą coraz więcej sensu. App to komponent, który stworzyliśmy w poprzedniej lekcji, zapoznając się z podstawami działania UseState. Dla pewności przypomnijmy sobie, jak działa. Nasza aplikacja to po prostu karta reprezentująca informacje o danym filmie. Co ważne, mamy w niej opis fabuły, która zawiera spoiler. I mamy przed tym spoilerem ostrzeżenie. Jeśli klikniemy w krzyżyk, to ostrzeżenie znika. Jeśli klikniemy w przycisk, pokaż spoiler, to spoiler się pojawia. Z perspektywy kodu wygląda to następująco. Na początku tworzymy dwie zmienne stanowe, dwa kawałki stanu. Pierwszy reprezentuje informację o tym, czy spoiler jest widoczny. Inicjalizujemy stan wywołując useState false. Dzięki temu początkowa wartość tej zmiennej stanowej będzie miała wartość false. useState zwraca tablicę z dwoma elementami. Pierwszy to aktualna wartość zmiennej stanowej, a drugi to funkcja, która służy do aktualizowania tej konkretnej zmiennej stanowej, tak zwany setter. Podobny kawałek stanu tworzymy dla informacji o tym, czy warning jest widoczny. Inicjalizujemy go z wartością true. Nasze zmienne stanowe przypisujemy więc do stałych isSpoilerShown i isWarningShown. Dlaczego więc nazywamy je zmiennymi, skoro przypisujemy je do stałych? To wyjaśni się już za chwilę. Podczas pierwszego renderowania stałe isSpoilerShown i isWarningShown mają wartości kolejno false i true. Stałe te przekazujemy na widok i wykorzystujemy do wyrenderowania elementów. Jeśli isWarningShown jest is true, to pokazujemy warning. Jeśli isSpoilerShown jest is true, to pokazujemy spoiler. Dodatkowo mamy też dwa event handlery. Pierwszy jest na przycisku x obok naszego warningu. Jego kliknięcie wywołuje handle close warning click, co w konsekwencji wywołuje set is warning shown false, czyli aktualizujemy tę zmienną stanową isWarningShown do wartości false. Drugi handler jest podpięty do przycisku pokaż spoiler. Wywołuje handle show spoiler click i aktualizuje obie części stanu wywołując set is spoiler shown true i set is warning shown true. No bo jeśli klikamy pokaż spoiler to chcemy żeby ostrzeżenie przed spoilerem też zniknęło. No dobrze to teraz skoro już wiemy jak nasza aplikacja wygląda od strony kodu to przejdźmy przez to jak tak naprawdę Just state działa za kulisami. Zacznijmy od tego, że useState to specjalny rodzaj funkcji zwany hookiem. Hooki to zestaw reaktowych funkcji. Nazwa każdej z nich zaczyna się od use. Inne hooki, które poznamy to np. useEffect, useMemo czy useRef. Na razie skupmy się jednak na useState. Wyobraźmy sobie start naszej aplikacji i jej pierwszy render, czyli pierwsze wywołanie naszej funkcji. Kiedy renderujemy nasz komponent, to react, mówiąc w uproszczeniu, Tworzy w swojej pamięci stan tego komponentu. Wszystko to dzieje się za kulisami i jest dla nas niewidoczne z poziomu komponentu. Huki, mówiąc w dużym uproszczeniu, pozwalają się nam podpiąć do tego stanu albo, jak wskazuje ich nazwa, podczepić pod niego, tak żebyśmy ciągle mieli do niego dostęp. I przejdźmy od razu do pierwszej zasady korzystania z huków: możemy je wywoływać tylko w reaktowych komponentach. Jeśli spróbujemy użyć useState poza komponentem w zwykłym JavaScriptie, to linter od razu zacznie na nas krzyczeć. Jako, że React musi połączyć konkretny stan z konkretną instancją komponentu, to musimy te hooki wywołać właśnie w komponencie, a nie poza nim. Nasza logika komponentu app zaczyna się od wywołania false, i tak jak powiedzieliśmy, hook useState pozwala nam podczepić się pod stan komponentu znajdujący się za kulisami naszej funkcji. Wywołanie useState po raz pierwszy dla danej instancji komponentu sprawia, że React zaczyna przechowywać przekazaną wartość w swojej pamięci. Co ciekawe, wartości stanowe są przechowywane jako tablica. Oznacza to, że wartość false będzie dostępna na pierwszej pozycji w stanie przypiętym do naszego komponentu. Po zainicjalizowaniu stanu React zwraca nam tablicę, której pierwszy element to aktualna wartość stanu, a drugi to tak zwany setter function, czyli funkcja, której będziemy mogli użyć, jeśli będziemy chcieli zaktualizować stan i wywołać ponowny render. Elementy tej tablicy przypisujemy za pomocą destructuringu do stałych isSpoilerShown oraz set isSpoilerShown. Następnie przechodzimy do inicjalizacji kolejnego kawałka stanu odpowiedzialnego za pokazanie warningu. Inicjalizujemy go za pomocą useState true. React wychwytuje kolejne wywołanie useState, już drugie w tym renderze. I jako że na drugiej pozycji w stanie nie ma jeszcze zainicjalizowanej wartości, to dodaje ją do tablicy. Następnie po zainicjalizowaniu wartości znowu zwraca tablicę z aktualną wartością stanu na pozycji drugiej oraz z funkcją, dzięki której możemy tę wartość na pozycji drugiej zmienić. Po zainicjalizowaniu obu zmiennych stanowych lecimy dalej z logiką w naszym komponencie. Definiujemy funkcję użyte w event handlerach i wywołujemy console.log. Następnie przechodzimy do returna. I wrzucenia elementów Reactowych. Przekazujemy do klamer wartości isSpoilerShown i isWarningShown, które zdefiniowaliśmy po użyciu UseState. I kończymy wywołanie naszej funkcji. Zwróciliśmy z niej elementy i przekazaliśmy je ostatecznie do funkcji Render w naszym pliku main.jsx. Stan został zainicjalizowany i co ważne, React przechowuje go w takiej formie w swojej pamięci za kulisami naszego komponentu. Warto zwrócić uwagę, że przy kolejnym renderze wywołamy funkcję app jeszcze raz, więc wszystko co w niej definiujemy zostanie zdefiniowane ponownie. I właśnie dlatego aktualną wartość stanu przypisujemy do stałych, a nie zmiennych. Te stałe są tworzone przy każdym wywołaniu funkcji, a ich wartość jest pobierana ze stanu komponentu. Dlaczego więc nazywamy części stanu zmiennymi stanowymi? Bo one, jak już wiemy, są zdefiniowane poza obszarem naszej funkcji app i tam mogą być aktualizowane, dlatego są zmiennymi. Wyobraźmy sobie teraz, że klikamy przycisk X i wywołujemy handle close warning click, a co za tym idzie? set warning shown false. React wychwytuje to wywołanie i pamięta, że funkcja set is warning shown, którą wcześniej nam zwrócił, Służy do aktualizowania drugiej wartości stanu. React sprawdza, czy nowa wartość różni się od aktualnej wartości na pozycji drugiej. Gdyby tak nie było i wartości były sobie równe, to nie doszłoby do aktualizacji stanu i rerendera. Warto wspomnieć, że czasami wywołujemy funkcję jak nasza funkcja handleShowSpoilerClick, która aktualizuje kilka części stanu jednocześnie. Wtedy do re-renderu wystarczy, że co najmniej jedna wartość ulega zmianie. Jako że w naszym przypadku wywołujemy set is warning shown false, to stara i nowa wartość się różnią. Aktualizujemy więc stan, zmieniając jego drugi element na false i wywołujemy nowy re render. Przechodzimy więc do drugiego renderu. Ale tym razem na starcie naszej funkcji stan przechowywany w pamięci Reacta jest już zainicjalizowany. I ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ kiedy teraz wywołujemy pierwszy useState false, to React zachowuje się mniej więcej tak. OK, wywołałeś useState po raz pierwszy, to znaczy, że próbujesz zainicjalizować pierwszą wartość i ustawić ją jako pierwszy element. Ale ja już mam wartość ustawioną na pierwszym elemencie. React nie przejmuje się więc przekazaną początkową wartością, i po prostu zwraca tablicę z aktualną wartością i seterem. I o ile w przypadku pierwszego wywołania useState dla isSpoilerShown to nie ma wielkiego znaczenia, bo zmienna stanowa miała wartość false zarówno w pierwszym, jak i w drugim renderze, to spójrzmy, co dzieje się po kolejnym wywołaniu useState. React mówi, wywołujesz useState po raz drugi, to znaczy, że próbujesz zainicjalizować drugi element stanu. Ale ja już mam drugi element stanu. Łap jego aktualną wartość i setter. Oznacza to, że w drugim renderze is warning shown, przyjmie wartość false. Podczas drugiego rerenderu zostanie ona przekazana do klamer i dzięki temu warning nie wyświetli się. Wykorzystanie hooków jest więc bardzo mocno oparte na kolejności wywołania. Przy każdym renderze hooki muszą być wywołane w tej samej kolejności, żeby React mógł zwracać i porównywać elementy na odpowiednich miejscach w tablicy. Oznacza to, że istnieje kilka reguł, których powinniśmy się trzymać, kiedy korzystamy z hooków. Po pierwsze, trzymajmy ich wywołania jak najwyżej w komponencie. Najlepiej jedno wywołanie za drugim. Po drugie, hooków nigdy nie powinniśmy wywoływać w ifach ani pętlach. Dlaczego? Wyobraźmy sobie taki kod. Mamy teraz trzy hooki useState inicjalizowane kolejno z wartościami true, false i true. Ale drugi z nich wywołujemy tylko wtedy, kiedy aktualna wartość pierwszego to true. Przy pierwszym renderze wszystko jest ok, bo wywołujemy wszystkie trzy hooki i w stanie inicjalizujemy trzy zmienne stanowe: true, false, true. Ale wyobraźmy sobie teraz, że wywołujemy set. Is account premium false. React orientuje się, że aktualizujemy zmienną stanową, zmienia więc aktualną wartość pierwszego elementu i wywołuje re-render. No i zaczynamy Armageddon. W drugim renderze wywołujemy useState po raz pierwszy. I tutaj jeszcze nie ma tragedii, bo dostajemy z powrotem aktualną wartość pierwszego elementu. Ale kolejne wywołanie useState zostanie pominięte, bo isAccountPremium ma teraz wartość false. Wywołujemy więc nasz trzeci useState, ale z perspektywy Reacta w tym renderze jest to dopiero drugi useState. Huki w Reakcie bazują tylko i wyłącznie na kolejności. Kolejność, dlatego stanu przechowywanego w pamięci Reacta jest wszystkim. Dlatego, skoro to dopiero drugie wywołanie useState, to React zwraca nam aktualną wartość drugiego elementu. IsWarningShown ma teraz wartość false zamiast true, co kończy się kompletnym rozjazdem pomiędzy naszym domniemanym stanem, a aplikacją wyświetlaną na ekranie. Dlatego więc powinniśmy zawsze dbać o to, żeby hooki były wywołane przy każdym renderze w tej samej kolejności. Dla własnego bezpieczeństwa nie powinniśmy ich więc nigdy obejmować ifami. Nie powinniśmy też nigdy dodawać hooków w pętlach, bo wtedy możemy je wywołać za mało albo za dużo razy. Zawsze powinniśmy je wywoływać tę samą liczbę razy. To druga najważniejsza zasada po wywoływaniu hooków w komponentach. Muszę też podkreślić, że hooki możemy też wywoływać w innych hookach, ale jest to temat na dalszą część kursu. Zupełnie szczerze, to była prawdopodobnie najtrudniejsza, ale jednocześnie najważniejsza lekcja w tym kursie. Jeśli nie wszystko jest jeszcze jasne, to spokojnie, daj sobie czas. Prawdopodobnie bylibyśmy w stanie bez problemu kontynuować kurs bez tak dogłębnego rozkwiniania huków, ale zrozumienie jak działają bardzo ułatwia dalszą naukę Reacta, niezależnie od poziomu na jakim jesteśmy.